W poniedziałek podziękowano Elżbiecie Biskup za 15 lat kierowania Młodzieżowym domem Kultury w Raciborzu, a wczoraj oficjalnie stanowisko dyrektora tej placówki zostało powierzone Agnieszce Busuleano-Jaksik. Agnieszka Busuleano-Jaksik, która wygrała konkurs na dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury. Z tą placówką zaprzyjaźniać się nie musi. Od 10 lat jest jej stałym pracownikiem. Prowadziłam grupy teatralne głównie pod nazwą Czwarta Ściana Dzieci. Właściwie w zeszłym roku to już był taki przekrój bardzo, bardzo szeroki, od 5 do 19 roku życia. Ubieganie się o fotel dyrektora to poważna decyzja, podjęta po wielu przemyśleniach i dużej motywacji ze strony swoich współpracowników. Dlatego emocje po ogłoszeniu wyników do spokojnych nie należały. Z jednej strony radość, a z drugiej strony obawa, że w tej chwili zaczynają się dla mnie, jako nauczyciela teatru, trochę inne obowiązki. Przez najbliższy czas w MDQ nie zajdą żadne widoczne zmiany, bo z uwagi na środek roku szkolnego będzie on funkcjonował wedle wcześniej ustalonego harmonogramu. Podstawą będą tutaj relacje między współpracownikami. Plan przede wszystkim tu jest taki, taki bardziej personalny troszeczkę, żeby zacząć ogarniać wszystkich pracowników, by, by zaczęli ze sobą rozmawiać i żeby ta nasza praca tutaj, Wpływała na, na jakość naszej, naszych działań artystycznych, na, przekładała się na frekwencję na zajęciach i żeby nam się wszystkim tutaj pracowało dobrze, w bardzo dobrej, miłej atmosferze. Dlatego to właśnie umiejętne kierowanie zespołem ludzi jest wyzwaniem, jakie głównie przed sobą stawia nowa pani dyrektor. Każdy z nich ma swoje też życie osobiste, o, o którym nie należy zapominać w momencie, kiedy się wchodzi do, do pracy. Um, myślę, że taka duża umiejętność rozmawiania z ludźmi i słuchania ich, co oni mają do powiedzenia i jakie jest ich stanowisko przyczyni się do tego, że, że nam się tutaj będzie pracowało bardzo dobrze. Natomiast no, myślę, że kolejnymi wyzwaniami no, są dla mnie te wszystkie sprawy związane z prowadzeniem, z zarządzaniem placówką, jak również z organizacją takich dużych imprez, z których zawsze słynęliśmy, które... To pani Elżbieta Biskup tutaj doprowadziła do pewnego rodzaju perfekcji. Przypomnijmy, Elżbieta Biskup, młodzieżowym domem kultury, z powodzeniem kierowała 15 lat. Agnieszka Busoleano Jaksi, tę funkcję będzie sprawowała przez kolejne pięć.